Następna sprawa. Ulica Konopnickiej to jest ulica powiatowa i czy my będziemy również z powiatem brali udział w modernizacji tej ulicy? Co nam wiadomo, że będziemy, jeśli będziemy brali, będziemy musieli zmienić znowu budżet. Proszę Państwa, ja nie przewidywałem w budżecie, bo poprzedni zarząd się bardzo źle zachował. Bardzo źle, moim zdaniem. Ja byłem z rozwodem, dzisiaj byłem zielonym budżetowym. I my podjęliśmy w pierwszej kadencji Rady Powiatu taką uchwałę, ze względu na to, że jest dużo dróg powiatowych i było dużo dróg powiatowych, które nie były remontowane, masa, jeszcze jest masa, to podjęliśmy taką uchwałę, że każda gmina w przypadku inwestycji na terenie gminy, na drodze powiatowej, dokłada 50% udziału własnego. Czyli jeżeli powiat otrzymuje 1 000 000 zł inwestycja wynosi 1 500 000 dostaje powiat, to każda gmina dokłada połowę udziału własnego, czyli 250 tysięcy. Po raz pierwszy od 1998 roku stało się tak, że jedna z gmin przy inwestycji 1 400 000 dofinansowała tylko 100 tysięcy do inwestycji zadania powiatowego do drogi. I to drogi niekoniecznie być może najważniejsze. Tak? Ja rozmawiałem ze starostą ówczesnym i starosta powiedział, no bo ja byłem przeciwny, ale zarząd mnie przegłosował i tak dalej, nie wiem jak to było, czy tak było, czy inaczej. Ja mówię, może tak było. No, w każdym razie zarząd podjął bardzo nieodpowiedzialną decyzję i w ramach protestu powiedziałem staroście wczesnemu, że ja nie dopłacę do tej drogi, znaczy 100 tysięcy, prawda, tak? Albo 200, proporcjonalnie, 1 do 14, tak? Jeżeli będzie to kosztowało 1 400 000, damy 100 tysięcy, tak? Jeżeli to będzie kosztowało 2,5 000 000, damy 100. Natomiast, szanowni państwo, nie wiem, być może będziemy rozmawiali z zarządem powiatu, bo jak znam życie, zarząd powiatu nie będzie w stanie tej inwestycji udźwignąć, bo ona jest potężna. Tam jest 2,5 miliona, ile dobrze pamiętam, tak? 3,5 miliona zadanie całościowe, tak? Do tego, że chodzi 1 000 000 inwestycji w ziemi, tak? Potrzeba zmienić kanalizację burzową, bo nie będziemy przez rozkopywać na położonego za tyle milionów asfaltu, tak? Trzeba zmienić wodociąg, trzeba porobić studzienki, tak? Wszystko trzeba porobić. Tego w zadaniach powiatu dofinansowanych przez nie ma. Tego nie można umieścić, tak? Nie ma, nie można nawet kolizji, tak? Roboty tak, ale, no, ale infrastruktura techniczna w ziemi nie. No i teraz pytanie, tak? Jak się dogadamy ze starostą? Co zaproponuję, bo ja też muszę dla spółki za te inwestycje pieniądze przekazać, tak? No i będziemy rozmawiali. Ja uważam, że tamte posunięcie zaburzy bardzo dobre relacje powiat-gmina, tak? Nie tylko ze mną, ale i będąc inne gminy, które takich inwestycji nie dostały. To była jedna gmina na prawie 20 lat funkcjonowania powiatu. Nie wolno robić takich precedensów, nie wolno tak robić. My tak nie robiliśmy. Ja byłem 8 lat radnym powiatowym i nigdy mi nie przyszło do głowy, starostwo byłem, żeby podjąć taką decyzję, które gloryfikuje i dofinansowuje jedną gminę, a inne płaciły po 50% udziału. Natomiast jeżeli pewnie nie dołożymy, to być może tej inwestycji nie będzie, więc będę negocjował ze starostą, na jakich warunkach oni zgodzą się i dopiero będę przedstawiał Państwu. Natomiast tak jak mówię, to było bardzo nieuczciwe podejście do inwestycji, do innych gmin, tak?